Star Wars Battlefront. Czy w ogóle powinniśmy im mówić? Że oni wiedzą, wiecie, takie śmianie się, że może akurat twórcy nie mają pojęcia, że coś takiego istnieje. Czterech. Pięciu. O, Findan już coraz więcej może czaskać, jeżeli chodzi o zaklęcia. Dobra, bierzemy tą strzałę. To ciekawe, zaklęcie wymaga mniej many, a zadaje więcej obrażeń. Kogo atakujemy? Tego, ciśniemy. Bo tutaj strzelec od razu ciśnie. I rozwali to w taki sposób, że już nikt nie przeżyje. End dosięgnie. O właśnie, End dosięgnie, zwiąże go. I teraz tylko Cerebus będzie mógł w Enta atakować. Przepraszam, drzewca! Przepraszam, o nazewnictwo jednostek dla mnie to jest po prostu End. Ale wiadomo, że są czasami osoby, które czepiają się różnych słówek. Deszcz strzał. Myślę, że już czas najwyższy to wziąć, chociaż maksymalnie zadanie dobrze. Może jeszcze to wezmę. I dopiero wezmę deszcz strzał, jeżeli tutaj nie mam szansy póki co wybrać sensowniejsze rzeczy. Zaraz, czy ja to dodaję? Nie, zadaję. Dodaję jeden do morale i obrony bohatera. Ciekawe. Tu jest wyjście z podziemi. Może być. Jeden to tam wiecie. Jednego to ja też mogę stracić, jeżeli wezmę walkę ręczną. No, teraz trochę się zastanawiam nad bohaterem, czy wziąć drugiego. No i właśnie, kwestia jest też taka. Jaka jest wasza opinia na temat siódmej części Gwiezdnych Wojen, którą Disney w ogóle robi? Bo dla mnie to jest... wow! Wiedziałem, że go spieprzą, ale nie aż tak. Charci Lord. Nie, trochę lipa. Może na razie ominę to wyjście. Przejdę jeszcze dół sprawdzić, bo może coś tam jest schowanego. Podejrzewam, że u góry będą same demony. Jaka jest w ogóle wasza opinia na temat siódmej części? Bo ja jak patrzę na przykład jakiś ścigacz, który jest designem wyglądający na pendrive'a, to wow. Tak samo Murzyn Szturmowiec. No dobra, okej. No przecież ja to rozumiem. Byli przecież Lando Calrissian czy tam... Czy tam jeszcze był Mace Windu. Ale to tak szturmowiec, tak trochę lipa, nie? Tam oczywiście znawcy się czepiają. Przecież... Przecież... A, wezmę siódmego i ósmego. Przecież... W ogóle to... Szturmowcy późniejsi to nie były klony, tylko ludzie, w ogóle takie... Tak samo też w ogóle z tym mieczem świetlnym to... Wow! Miecz świetny w kształcie krzyża to... Rozjebało mnie to po prostu. Czego to jeszcze ludzie nie wymyślą? No i obawiam się, że to może być gwóźdź do trumny całego uniwersum Gwiezdnych Wojen. I myślę, że tutaj fani Gwiezdnych Wojen w ogóle będą dzielić na Gwiezdne Wojny Lucasa i Gwiezdne Wojny Disneyowskie. I podejrzewam, że więcej fanów będzie właśnie Disneyowskiego, a przynajmniej tych starszej daty. Czy brać jeszcze to? Jak tam z jednostkami? Obawiam się, że wszystkiego nie wyszkolę, patrząc na koszt entu, więc nie będę nic budował. A ci fani młodsi może będą bardziej zwolennikami nowszych Gwiezdnych Wojen? Może? Chociaż... co? Poważnie? Nie, to tak nie będzie. No bo wiecie, zawsze gówniarstwo to tam bardziej przychylnie patrzy pod ten deseń. Regeneracja mamy główny. Atak łowcy zwiększa się na stałe o 2. Do armii łowcy dołączają się tancerze ostrze, by wyzwalczyć... Zależy od liczby tygodni. Co? Nie rozumiem tego w ogóle.
Dobra, ale chociaż nie. To ma coś wspólnego z werbunkiem, wiecie co? Wezmę eksperckie dowodzenie. Potrzebuję magii przywołania. A tym bardziej... O, rozkład. A tym bardziej... tej dyplomacji, która teraz jest mi bardzo potrzebna. Ciekawe, czy tu jest jakieś wyjście. Budynek do szkolenia impów. O, ciekawe. O, tu jest do... tego. Dobra, jeszcze poczekamy sobie. Bo szczerze, moim zdaniem... siódma część Gwiezdnych Wojen powinna być oparta na przynajmniej, nie wiem, przygody... czy chcę impy? No niech będą. Zawsze to coś tam. Na przygody admirała Trauna, właściwie nie tyle co przygody, co na przykład głównymi bohaterami będą syn Hana i Lei. Też po części opatrując się na komiksach, które były w Gwiezdnych Wojnach. Kontratak? Tak, dobra, to ciśniemy. Imp zginie. Ważne, żeby imp zginął, bo wtedy możemy cisnąć z całą stanowczością, bo nie będzie kontry. No nie? Czy nie no? Bo byłoby to dość ciekawe, jeżeli na przykład Tajberzan byłby takim teraz głównym... głównym takim przeciwnikiem. Rozkład 2, zabicie. Czy to jest potrzebne w tym momencie? No, dobrze by było. Bo jeżeli on teraz turę będzie mieć, czy drzewiec tutaj dojdzie? Tak, i zablokujemy nawet. Ach, źle popatrzyłem, bo wiecie o co chodzi. Teraz on tutaj przejdzie. Ja będę musiał wczytać. Zaatakuje mi łuczników, którzy... Ja pierdzielę, aż tylu zginęło. Myślałem, że jeszcze drzewiec pójdzie. Nie popatrzyłem na ten paseczek. Jeszcze raz i jeszcze raz. Pyk. Nie, właściwie, co ja robię? Może tak być. Albo inaczej to zrobimy. Finan powinien mu dać osłabienie na pancerz, albo spowolnienie. Tak nie powinno być. Albo tutaj sobie stanąć, chociaż nie. Albo tak. Ten tu dojdzie, wtedy... Nie, drzewiec może tutaj sięgnąć na bok, więc może tak to być. Najważniejsze, żeby tutaj zablokować... I znowu nie zablokuje. Nie, zaraz. Nie sięga, to do... no do... dobra, to tyle. Osłabienie. Trzeba to użyć, żeby zadawał mało obrażeń, bo... strasznie dużo ich jest. Właśnie, nie sięgnie teraz i to mnie bardzo cieszy. 5 zabije. 3 zabije. 2 od 4. No to zaklęcie idzie. Wow, rusałki zginęły. Biedne rusałki. Ale ktoś musiał. Kontratak. Tak. Słuchajcie, czy atakujemy? No ktoś musi oberwać. I to będzie end. Przepraszam, drzewiec. Bo jest ich dużo. Więc może sobie na to pozwolić. Ale to nic, tak ma, mieliśmy mało jednostek. Więc... a, mogą użyć zaklęcia. I ktoś tu jeszcze zginie. Czyli teoretycznie... wow. Próbuję jakoś tutaj zaoszczędzić, ale nie daje mi gramu takiej możliwości. Skąd się tu wziął? Gonić go, skurczysyna. Czekam do końca tygodnia, wyślę tu jakiegoś bohatera, żeby mnie zaopatrzył i wtedy... wow, gościu, wynocha stąd. Już jeszcze ten... wyjście z podziemi, które prowadzi nie wiem dokąd. Złapać tego chłopa, co on tu robi? Dlaczego takie straty? Jeszcze porażka? Przecież to jest niskie.
No, jazda. To jest dla mnie nie do pomyślenia. Czy on posiada jakieś zaklęcie? Nie wiem, no, musi posiadać, no jaka inna jest możliwość? Nie widzę tego. Zapierona. Nie mogę sobie tego wyobrazić. Jak kurna komputer mógł to przegrać? To jest nie do pomyślenia. Kontratak, tak. Dobra, pójdziemy tutaj. Zaraz zobaczymy, co ten bohater zrobi. Czy on ma jakieś krwiożercze zaklęcie? Nie. To mnie dziwi. O! A jakbym tak użył rozkład? Wow! Czyli każdym atakiem robi teraz rozkład. Jakby nie patrzeć. Wow! To już wiem, o co chodzi. Tylko dlaczego on mnie tutaj... denerwuje? Może ucieknie w ten sposób? Co za ham jeden. Tydzień sukuba. Gdzie co, na razie go nie atakuje. Albo mogę... Ach, kurna. Dobra, bierzemy tego bohatera, bo i tak musi przejść. Pyk. To co najważniejsze. W pierwszym rzędzie. I już poszło wszystko. Tylko, że ona ma ulepszonych, a ten ma nieulepszonych. To będzie lipa. Niepotrzebnie trochę to ulepszałem. Dobra. Jak tutaj sięgnie? Czy demon w ogóle sięgnie tutaj? I co ciekawe, to jest ta sama baba, którą miałem w poprzedniej misji. I co on teraz... Kurde, no! Poważnie! Co za ham jeden! No, szybko chcę to zrobić. Jeszcze raz. Za daleko poszedłem. Chodzi mi o to, że ja tutaj połączę siły, zaatakuję. Albo teraz zaatakuję, czekajcie. Ostatnia próba, jak nie to z tym wzmacnianiem jednostek spróbujemy. Chodzi głównie o to, żeby rozwalić jak najszybciej tą balistę. To jest potwór po prostu. Nie ma co tutaj kto się ze mną nie zgodzić. Jakiś taki poplątany język stwórnie. Co ty to mówisz? Kontratak, tak? Nie, to ja już znowu źle zrobiłem. Teraz, dlaczego... Dlaczego gra jest taka złośliwa wobec mnie? To jest... Wow. Wow, po prostu, wow. I jeszcze raz szkolimy babę, ulepszamy tego, żeby nie marnować kasiory. Pyk, pyk. Ile ich wyszkolimy? Może 6. Nie potrzebuję aż tylu. Tych bym wyszkolił więcej. Teraz tak, czy... My mieliśmy ulepszone? Tak. Wiecie co, staniemy tu. Zapisz, pyk, autozapis, pyk. Oddajemy turę. Zobaczymy, co się teraz stanie. Jak on w ogóle daleko pójdzie? I z jakiej racji on w ogóle wiedział, że ja tu już jestem? Przecież nie zabierałem mu terenów. O, o! Wow! Co za wyczucie! Tylko czy ja... Kurna mać!
Patrzcie, całe życie piaskiem w oczy. Całe życie piaskiem w oczy. Jakby nie patrzeć. Znaczy ona jeżeli tu by poszła... Nie, nie pójdzie tu. No nic, zobaczymy co ten demon zrobi. Jeszcze raz. A może on pójdzie na zamek? I znowu poszedł tutaj tędy. Wiecie co? Siądziemy sobie w zamku. Przynajmniej baba coś zbierze expa, ale to mi się bardzo nie podoba. Pyk. Pyk. Przy okazji, nie potrzebuję tyle rtęci, nie potrzebuję tyle kryształów. Tego też tyle nie potrzebuję. Chodzi o to, żebym wybudował balistę. I jak sobie poradzi nasza kobita, to ja jestem tego ciekaw. Tylko dlaczego gość, który jest na niskim, takie obrażenia mi robi? To jest niebywałe. Nie do pomyślenia wręcz. No i co on zrobi? Tylko żeby się nie okazało, że on mi statek ukradnie. Dobra, on spieprza do podziemi. Nie to, żebym się bał, że przegram, ale no... Wkurzające to jest. Wkurzające, naprawdę. I tak... Uzupełnienie sił, które miało być szybkie, zamieniło się w prawie pół tygodnia. Dobra, żeby już nie marnować ruchu jej. I Findan już od razu śmignie tam. Pyk. 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 No i tutaj mamy nieulepszonych, których też możemy połączyć, co ciekawe. Oj! To dzwoniła do mnie moja sekretarka, czyli sekretarka od jedzenia, czyli moja babcia, która zawsze uważa, że powinienem dużo jeść. Niektórzy mi mówią, że taka babcia to skarb, zawsze dba o wnusia. Tylko, że... No ja pierdzielę, no jak to jest możliwe? Wow! Jak to jest możliwe do jasnej ciasnej? No fajnie, fajnie, tylko... Tylko kurde, dlaczego? Cały czas mi ciachacie. Tak dużo jednostek, muszę balistę rozwalić czym prędzej. Nie mam za bardzo możliwości. O, kontratak, tak. Dobra, staniemy sobie tu. Ta balista jest okropnym problemem. Sakramenckim problemem. Tym bardziej, że ja nie mogę tego uszkodzić. I w tym jest problem. Nie, nie, nie. Musimy to wczytać. Wiecie co, ja go odgonię, bo jeżeli ja nie jestem w stanie zniszczyć tej balisty, to ja się nie dziwię botowi, że tak się dzieje. Wynocha stąd, gościu. No, tak ma być. Proszę stąd odejść. Kurde, no! Muszę mieć więcej inicjatywy. Ale to chyba będzie w kolejnym odcinku, bo wątpię, żebym coś sensownego tu zebrał. Ale ta gra jest mściwa. Takie niby pierdołowate rzeczy, ale potrafi wkurzyć. No i tutaj bym sobie coś zebrał, a tak to nie mogę. Tutaj demon łazi. I wyszedł se gdzieś tam, dobra. Niech idzie tam. Aha, czyli gdzieś tu był, tak? Czy to inny bohater? Dobra. Teraz tak, autosaving jest. Czmychamy. Spróbujemy, żeby mniejsze straty były. To mnie onieśmiela, że można takie straty dostawać. Tym bardziej, że jest ich dwóch. I nie musi atakować od razu przecież komputer. Ja mu nie każę, on ma tylko... Tutaj się osłonić lekko. Dobra. I teraz będziemy strzelać w tego, a tutaj wszystkie z bliska będą jednostki atakować. Bo ten jest osłabiony. Kontry nie ma. O to mi chodzi.
Kurna, no. No coś musimy stracić jednak, jakby nie patrzeć. Zaraz, czy ja... Nie, nie mam tego. Myślałem, że mam tą zdolność, ale się myliłem. Fajnie jakby szczęście miał, żeby więcej obrażeń zadać, ale nie, po co? Jakoś to obmyśliłem w miarę. I zobaczymy, no jedno, jeszcze zginął. No tylko ja się boję tego Disneya, żeby on jeszcze gier nie spierdzielił. Bo to już będzie konkretna lipa. No właśnie, miałem gadać o Gwiezdnych Wojnach, ale skurczyzyński demon, który mnie strasznie wkurzał, stał się tematem numer jeden tego odcineczka. Taka lipa trochę. O, to mnie zasmuciło. Obym tutaj, wiecie, nie za bardzo... Jakim cudem oni mogą statki tak robić? Nie no, ty, baba jest w niebezpieczeństwie. Trzeba szybko znaleźć te szmaragdowe smoki. To będzie lipa straszna. Tu mnie zaraz przeciwnik zjedzie. Czy jeszcze coś mogę wybrać? Tak, to mogę wybudować, ale... Po pierwsze, kasiory nie mam. Po drugie, Findan i tak nie dostanie ulubionego przeciwnika. Czyli jak zakładam, moim ulubionym przeciwnikiem mają być demony. I coś tutaj płynie, coś tutaj łazi, a ja nie wiem, co to łazi, ani płynie. To jest ten sam wnerwiacz. A tu... Ło. Poważnie... Magia zniszczenia. No ja nie chcę magii zniszczenia, chcę... No dobra, niech będzie dyplomacja. Osiągnięcie to maksymalny poziom. Tylko na co te jednostki śledzące Graala, skoro ja tutaj nie mogę... A jejku, jejku, jejku. Przecież on tu dopłynie raz, dwa, trzy. Ja mam trzy tury też. Wiecie co, wracamy czym prędzej. Bo być może Findan będzie musiał bronić bazy. Ulepszonych jednorożców. Nie chcę ulepszonych jednorożców, bo nie mam budżetu na to. On tutaj widzę, szykuje się na inwazję. Ten też coś tak planuje. Muszę obronić się przed tym chłopem, ewentualnie go złapać na statku, bo on... No i tu jest jeszcze atak. Możemy tego jeszcze zaatakować. Bo on jest tutaj problemem, ten gość. Przy okazji możemy wybudować to na ulubionych przeciwników naszego łowcy. Teraz tak, jeżeli on tu będzie miał jeszcze jedną turę do dopłynięcia, albo i nie dopłynięcia, coś się cofnął, nie wiem czemu. I teraz jest punkt zwrotny, bo ja mam dyplomację i te jednostki Sylwanu, które... Kurde, źle zrobiłem. Przecież ja mam maksymalny poziom. Jednostki Sylwanu, które tam stoją, będę mógł być może skłonić do tego, żeby się chciały przyłączyć. I będę miał takie darmowe... A może nie darmowe, może będę musiał zapłacić za przełączenie się jednostek. Przy okazji jakieś tam zaklęcia Findan dostał. Cały czas dużo drzewców. Cały czas dużo tych, kurde no. Lipa trochę, bo ja już kasiory nie mam. Co tutaj jeszcze mogę? Tych tancerzy ostrzy mógłbym wziąć, tylko... Wszystkich mógłbym wziąć. I drzewców wezmę. O, jeszcze jeden nawet się znalazł. Drzewca dokładniej rzecz ujmując, bo nie mogę więcej. Dobra, teraz tak, ulubiony przeciwnik. Co ty tu masz? Sukuby. Myślę, że sukuby będą moim ulubionym przeciwnikiem, bo... Bo tak, bo jest bardzo niebezpieczną jednostką. I Charci Lord i ta jednostka. Wydaje mi się, że
Tak, tak powinno być. Tylko na co tu jest jeszcze czwarty slocik? Czy to jest jakaś specjalna umiejętność? I właśnie, pytanie dobre. Gdzie jest mój statek? Czy oni mi go ukradli, zaklęciem? Ale lipa, Sturm nie ma statka. Oddam jedną turę, bo chcę teraz mieć kasiorę na statek. Albo ten gość po prostu mi tu przypłynie. Poczekamy może jeszcze jedną turę, jak nie to wczytam. Wcześniejszą. Chciałbym, żeby on tutaj przypłynął, bo nie chcę go na statku złapać. O właśnie, mamy darmowy stateczek. Przy okazji jeszcze uzupełnię sobie trochę siły. Co nieco wyszkolimy. Co nieco, czyli 5 entów. Drzewców, ale będę mówić ent. Ent to jest ten ulepszony. Normalny, ojej. To będzie naprawdę bolesne starcie. Muszę się z nim zmierzyć. Porażka! Jak ja mam z czymś takim walczyć? Czy ja może mam to ominąć? Czy mam sięgnąć po poradnik? Wow! 500. To jest złe. Czy może oni chcą mnie stąd wykurzyć? Żebym znalazł sobie szybko jakiś inny zamek. Many nie mamy. Zarąbiście po prostu, zarąbiście. O, Findan może ciachać w diabełka. Idziemy zabijać jednego strzałem. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Sześciu zabijemy. Albo tak zrobimy. O! Możemy to tak zrobić. Lepsze chyba obszarowe, czyż nie? A może się mylę? Trochę mnie boli, że strzelców tracimy. Tylko dlaczego tak dużo? Jednostek tracę. W sumie to jest potężny przeciwnik. Lipa jest też taka, że ja już mam full poziom. I być może źle to robię. O, Sturmie. Być może źle to robisz. Wiecie co? Zakończymy sobie tutaj. Tylko teraz taka kwestia. Czy jeżeli ja złapę, a nie złapę... samo złoto. A, czyli zajęty. I ostatnia rzecz, którą chciałbym sprawdzić. Czy jeżeli zostawię zamek, to czy ja go muszę odzyskać? Wiecie, może to jest tak jak z misją Mrocznych Elfów, że ja nie powinienem walczyć z przeciwnikiem, tylko go ominąć. A może demon będzie tak uparty, że będzie chciał mnie złapać? Bo on jest trudny teraz. No właśnie. Aha, Stur ma problemy. A jeżeli był... Nie, dobra, wiecie co? Uciekniemy tak po prostu, żeby zostawić ten zamek. Może to mnie jakoś zmusza do opuszczenia go. Ten system jakiś. A może źle po prostu robię. Tylko skąd oni mają te statki? Okej. Nowy cel. Jaki nowy cel? Finał musi przyjść zdobyć miasto w ciągu tygodnia. Aha. Dobra, lipa jest. Muszę coś wymyśleć. To się na razie z wami pożegnam w tym niefortunnym wydarzeniu. A tymczasem do usłyszenia. Na razie.